Łączymy się z Adrianem z Siedlec, który chce do nas, dzwoni do nas, żeby nawiązać do telefonu właśnie Damiana. Halo, halo, Adrianie, słyszymy się? Tak, słyszymy się, witaj Leszku. Witam, nie tu Gosia i Leszek. Co tam, jak tam? No tak, tak jak właśnie tutaj powiedziałeś, chciałbym nawiązać do tego telefonu, trochę sobie robiłem notatki w trakcie. I sobie w sumie wypisałem 4 punkty. I zacznę od punktu, który sobie wypisałem na końcu, czyli to, jak nauka traktuje ten cały temat. I tu myślę, że ludzie mają bardzo złe pojęcie na temat tego, co w ogóle, czym się zajmuje nauka. Że nauka nie jest czymś, co odpowiada, jak coś wygląda, tylko bada bardziej relacje między rzeczami. Czyli na przykład nie mówi, skąd się wzięła grawitacja, ale mówi, jak działa. Opisuje jakieś tam relacje, tak, że dwa ciała działają na siebie siłą i tak dalej. Nie będziemy tutaj uczyć fizyki, no ale w sensie, że nauka opisuje relacje między obiektami, nie stan rzeczywistości jako takiej, bo to jest trochę niewykonalne nawet, bo przynajmniej na obecnym etapie, bo nie mamy aż takiej wiedzy, żeby to tak bardzo dokładnie opisać. Tak, czy też nawet nie mówi, po co jest grawitacja, jaki ma cel czy sens, tylko po prostu jest, działa jak działa. No dokładnie, dokładnie. To bym miał na myśli. To było rozróżnienie pomiędzy tak. Tym właśnie, jak coś działa opisowo, w zależności, a nie dlaczego, po co. Tak, tak, no to nie ma tych odpowiedzi. No dokładnie. Drugi punkt, który sobie zapisałem, to co Damian mówi o tych hoplitach, że tam oni zabijali i tak dalej. I jak to było traktowane przez społeczeństwo. No to tak, no po pierwsze, ci, których oni zabijali, nie byli traktowani jak na równi z nimi, jakby to byli gorsi ludzie czy coś takiego. A druga kwestia, nawet współcześnie, jak ktoś wraca z wojny, ma coś takiego jak PTSD. Czyli mimo, że pozytywnie zabijał wrogów, to i tak ma moralne instynkty, że coś z tym jest nie tak. Ma wyrzuty sumienia, nie wiem jak to nazwać. No. Zespół stresu pourazowego najlepiej odpowiada temu, co on odczuwa. Więc to też nie jest tak, że to jest neutralne, nawet jeżeli zabija się wrogów na wojnie w szczytnym celu. Trzecia kwestia, którą sobie zapisałem, to jest to, o czym mówiłeś, że idziemy z tą moralnością do przodu. Myślę, że też to jest trochę nie tak, że koniecznie do przodu, tylko jest to taka tendencja, że nazywamy naszą moralność lepszą, bo jest nasza. Ale gdybyśmy kazali, nie wiem, XIII-wiecznemu jakiemuś człowiekowi ocenić współczesną moralność, to złapałby się za głowę i co to w ogóle jest? Jego moralność jest prawidłowa, a my gdzieś zboczyliśmy na manowce. Więc to też nie da się tak określić, że koniecznie do przodu i niekoniecznie, że tylko przyszłe pokolenie po nas ocenią, że myśmy mieli gorszą moralność, oni się rozwinęli, ale też stara moralność oceniłaby współczesną za gorszą. Że zawsze swoja jest tą najlepszą, ta którą wypracowali. No i ostatni punkt, jaki sobie wypisałem, to jest na ile moralność to jest umowa, że właśnie takiego społeczeństwa się dogadujemy, czy jakoś tam ustalamy jakieś prawa, jakieś zasady, co będzie moralne, a na ile to jest instynkt, na ile my sami sobie mamy tak genetycznie jakoś wbudowane instynkty, że na przykład nie należy zabijać. To takie punkty chciałem poruszyć. Chciałbym się najpierw odnieść do trzeciego wątku, potem do drugiego. A propos tych instynktów, dlaczego to nas nachodzi i te impulsy i jak to się ma do moralności. Coś, co mi pomogło fajnie usystematyzować postrzeganie świeckiej moralności, chociażby w moim życiu, to był taki trójkąt, który znalazłem, nieistotny w której książce, mogę tam potem polecić. Mianowicie, wyobraźmy sobie trójkąt, gdzie na jednym wierzchołku jest to, że mamy właśnie instynkt, nachodzi nas ochota, żeby coś zrobić, coś dobrego, coś złego, coś fajnego, niefajnego. Z drugiej strony, na drugim wierzchołku trójkąta
jest to, co na ten temat mówi prawo spisane ludzkie do tej pory, jak się umówiliśmy jako społeczeństwo, czy to będzie karalne, czy to nie będzie karalne, a na górze, jako ten górny wierzchołek trójkąta, jest nasz rozum, czyli analiza racjonalna tego, że z jednej strony naszedł nasz impuls, z drugiej strony będą jakieś konsekwencje społeczne, czy to spisane na piśmie, czy nie, to można rozszerzyć. I ten rozum, jako ten trzeci element, podejmuje ocenę po rozważeniu tego, że coś chcemy, ale właśnie, czy warto to zrobić. To jest taka moja skrótowa odpowiedź i ten trójkąt bardzo mi się spodobał w kategorii pragmatycznego rozumienia podejmowania decyzji moralnych, chociażby w moim życiu. A propos wątku drugiego, czyli w różnych wiekach różne społeczeństwa zawsze uważały, że ich moralność jest w tym momencie najlepsza, a te wcześniejsze, te późniejsze, powiedzmy, gorsze. Coś tego typu, nie? No coś na tej zasadzie, że właśnie nie traktujemy, że nasza moralność jest lepsza dlatego, że rozwinęliśmy ją, wypracowaliśmy przez lata, ale dlatego, że jest po prostu nasza. Że my nią postępujemy, tak jakby racjonalizujemy sobie, że ona musi być dobra, no bo z niej korzystamy, tak? Rozumiem, że jesteśmy w takiej pewnej bańce, po prostu uznajemy, że to, w czym żyjemy, jest takie domyślne i dlatego uważamy, że to jest dobre. Myślę, że nie jesteśmy w stanie wyskoczyć poza ramy subiektywnej oceny tego wątku, tego, co ja myślę o mojej moralności, tego, co ja myślę o moralności cywilizacji, w której aktualnie funkcjonuje w XXI wieku, nie jesteśmy w stanie wyskoczyć poza subiektywność, żeby z perspektywy obiektywnej ocenić, czy nasza obecna cywilizacja jest lepsza moralnie niż poprzednia bądź przyszła. Więc zawsze ta ocena jest subiektywna. Ja mam poczucie, że żyję w lepszych czasach, niż bym żył 1000 lat temu. Czy to znaczy, że obiektywnie to są lepsze czasy? Nie jestem w stanie tego ocenić. To zależy, jaki cel dajemy sobie na samym początku. Ja na przykład dla mnie te czasy myślę, że są najlepsze, ponieważ chyba do tej pory w Europie kobiety nigdy nie miały tak dobrych praw jak teraz. Nie mówię, że są idealne, ale są na pewno lepsze niż na przykład były 500 lat temu. Także jakby mój cel tutaj został spełniony. I Gosiu, proszę, bardzo fajny wątek. I nawet gdybyśmy zaczęli wymieniać w myślnikach, co się zmieniło z rzeczy, które mierzalnie możemy obiektywnie zauważyć, typu ilość morderstw na świecie, ilość wojen na świecie, ilość kar śmierci, ilość państw z legalnym niewolnictwem i tak dalej. Jakby dużo, dużo elementów społecznych jesteśmy w stanie sprowadzić do konkretnych wykresów i są takie dokumentacje. I nawet gdyby nam wyszło, że ze wszystkiego, co jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę, co wiemy o życiu ludzkim i społecznym, te wszystkie wymierne, obiektywne wskaźniki pokazują, że żyjemy w coraz spokojniejszych, życzliwych czasach, żyje nam się na Ziemi lepiej i tak dalej, to dalej nie uprawnia nas do tego, żebyśmy powiedzieli, że z perspektywy absolutnej, obiektywnej, jakby wiesz, boskiego spojrzenia na całą tę sprawę, że to jest obiektywnie lepiej funkcjonująca cywilizacja, bo zawsze może przyjść ktoś, kto wierzy w Boga, którego Bóg stworzył ten wszechświat, którego Bóg ma zupełnie inne oczekiwania wobec naszej cywilizacji niż to, że nam się żyje ze sobą nawzajem coraz lepiej. Więc z perspektywy boskiej nic, co my ustalamy na Ziemi, nie ma wydźwięku obiektywnego. To ja nawet ci mogę dać przykład współczesnej religii, która ci powie, że obecna moralność rozwinęła się w negatywną stronę. Będzie to świadek Jehowy w kontekście podtrzymywania życia respiratorem. Powie, że Bóg tu moralność ułożył, że ten człowiek ma umrzeć, tak? A ty za pomocą rozwoju medycyny na siłę podtrzymujesz go przy życiu. Jakby wbrew moralności. Ja mam poczucie, że rozwój medycyny tego typu jest krokiem w dobrą stronę, że to jest rozwój pozytywny, moralny.
świadek Jehowy no, przeważnie ma inne zdanie na ten temat, nie? Bo perspektywa boska dokłada o wiele więcej warstw do oceny tej sytuacji. Więc nie jesteśmy w stanie obiektywnie stwierdzić, czy ateiści w tym przypadku oceniający, czy ja ateista oceniający rozwój medycyny na tym przykładzie pozytywnie, jak to się ma do świadka Jehowy, który według jego boskiej, znanej mu boskiej perspektywy ocenia to negatywnie, no jak to wyważyć, obiektywnie wyważyć? Myślę, że nie mamy do tego narzędzi. No ja nawet myślę, że to w ogóle się nie da tego zrobić. To nie tyle, że nie mamy narzędzi, tylko nie istnieją takie narzędzia, że nigdy nie dotrzemy do tego, żeby to było obiektywne. No, dokładnie, to się zgadzam. Trudno się nie zgodzić. Trudno się nie zgodzić po prostu. Może kiedyś znajdziemy takie narzędzie. Może. Tylko, ale może się w ogóle nie będziemy wcale cieszyć z wniosku, jakie znaleźliśmy. Też tak może być. No też tak może być, dokładnie. Dokładnie. No cóż, no to chyba tyle, co chciałem poruszyć w tym wątku. Super. Dzięki za telefon, dzięki za rozmowę. Dzięki. Na razie, hej. Na razie. Cześć.